Sierbie, o skarbach. Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam was serdecznie z wykopu. Dziś sami siebie weryfikujemy, czyli weryfikowanie archeologa. Dowiecie się także, dlaczego tak rzadko się weryfikuje wykopaliska, bo to jest bardzo ciekawy temat. Musiałem się z wami dzisiaj tak przywitać, bo w ferworze masy działań najzwyklej w świecie zapomniałem nagrać przywitania. Dowiecie się też paru, mam nadzieję, ciekawostek. Serdecznie zapraszam. Jak deszcz to wszystko mocno zlał i ta ziemia się związała w postaci takiej jakby gliny, to zobaczcie, co teraz się dzieje, jak się próbuje tą ziemię, która leży na marglu, podnieść, to ona się cała podnosi, jaki bruk marglowy się pojawia, widzicie? Się ładnie odkleja od tego. Takie usypiska. No i teraz gdzieś trzeba to wszystko, cały ten wykop porządnie przeszukać. Archeolog chce siebie zweryfikować, aby sprawdzić i mieć pewność, że nigdzie nic nie zostanie. Teraz profile odczyszczone. Trochę tutaj słońce przeszkadza, by to zobaczyć. Po tej stronie już lepiej. Zobaczcie, jak wygląda warstwa ornata, ciemna. Później mamy ten margiel i on jest przepleciony wszędzie takimi różnymi jakimiś wypełniskami gliny. Tutaj widać to wyraźnie, się taki margiel odcina. Nie ma w tym ani ceramiki, ani nic. Tutaj również w tym marglu widać takie gliniaste jakieś takie dziury. Ciężko o nich cokolwiek powiedzieć. Natomiast tych dziur gliniastych w planie profilu jest bardzo, bardzo dużo. Cały czas teraz trwają też właśnie do czyszczenia kontrole wszystkich punktów. Dokumentacja, czy gdzieś czegoś przypadkiem jeszcze nie ma. Tą jamę i trzeba będzie ją wykopać. Plastycznie. Gdzie jest jama? Tu w środku taki jest piasek. To jasne? Tak. A tą ziemię luźną usuwamy czy nie? Możemy usunąć. No i Bartek oznaczył teraz mniej więcej jamy. To co? Jeżeli jest obiekt. Tak, jeżeli jest, ale widzisz to samo co ja, też takie... No jest zaciemnienie, tak. Tak. Trochę niby z przodu, trochę z tyłu. Ciężko tak stwierdzić tak naprawdę, bo są różne, ale nie? Podobne jest w wypełniskach w grobach, przynajmniej w tym było takie zapiaszczone i teraz Wiktoria będzie to eksplorować. No i kierunek też się zgadza, no ale to się może okazać, że to nic, tylko spływ. Zobaczymy. Jest kolejny uczestnik akcji poszukiwawczo-badawczej. Witam cię serdecznie. Witam. Kto z nami jest? Mikołaj. Mikołaj jest już któryś raz w akcji. Na trzeci. A pierwszy raz w czymś bardzo tak archeologicznym, na cmentarzysku? Tak. Jestem ciekawy, co dzisiaj znajdziesz. Chociaż wpadłeś na sam koniec, ale jak się okazuje, ten, na zakończenie wychodzą najciekawsze rzeczy, te, które najmniej były oczekiwane. Ale to zobaczymy po weryfikacji tutaj pracy. Jest Jarek, który teraz... Byś pomógł! Dokładnie, ciężko przy łopacie profile robi. Ja robię z drugiej strony profil. Wyszła kryska! Wyszła kryska. Arek cały czas się wdraża i uczy sprzętu magnetometru. Bawi się magnetometrem. Testy, testy, nauka, nauka. Tak jest. Bez nauki nie ma potem pracy docelowej dobrej. Najpierw trzeba masę wolontaryjnych testów porobić, żeby się pouczyć, ale tu masz idealne miejsce ku temu. Dokładnie, natomiast weryfikacja od razu. Weryfikacja od razu, dokładnie, a teraz tutaj w paru miejscach profile się poszerza, aby zobaczyć, czy gdzieś czegoś przypadkiem nie ma. Ale jest bardzo ciekawa sprawa, no bo trzeba przyznać, że się tak wykop udało zrobić,
jak mało kiedy, jak jeżdżę na wykopaliska, aby żaden praktycznie grób jeszcze, to nie jest koniec, ale żaden grób się nie znalazł w profilu. Ten jest idealnie w środku. Te dwa praktycznie też. Teraz w planie wykopu szukamy każdego jeszcze sygnału metalowego. Jakieś drobiazgi, żelazne, gwoździe i tak dalej, żeby wszystko posprawdzać. Nawet może ktoś na butach coś przyniósł lub coś mu z kieszeni wypadło. Ale wszystko trzeba powyciągać, dobra? Poczekaj. O, to wygląda staro. Ale chyba wyszło, czekaj. No wyszło tam wcześniej, poczekaj. Weź szpachel. Tu. To jest to. A to jest gwóźdź. Tak jest, a to jest jakiś gwóźdź. Zobacz, jest kolejny uczestnik, jest z nami... Piotrek ze Śląskiej Grupy Eksploatacyjnej. Czyli? Newtek, dobrze pamiętam. Ja, dobrze. Dyć. Co, żeś znalazł fajnego jakiegoś kostyra? Na razie kości. Jeszcze nic? Jeszcze nic. To ci życzę powodzenia, żebyś coś znalazł. Bo tu wiesz, powoli wykopy się zamykają, a tu trzeba najbardziej spektakularnych odkryć teraz dokonywać. Także szukaj, szukaj. Dzięki. Poczekaj, poczekaj. Bo mi tutaj coś Bartek rysuje, ale akurat tutaj przekopujemy wszystko, żeby sprawdzić, czy gdzieś przypadkiem czegoś się nie uchwyciło wzrokiem, żeby to przekopać. No i tak jak jakaś zmargiel był przekopany, lub mógł być przekopany, ale nic tam nie było. Jak sobie pomyślałem, czy tu nie było jakiegoś słupa przypadkiem na rogach, ale nie ma też śladów. To jakiś taki daszek był nad tym grobem. A Bartek mi mówi, że w Wielkopolsce w grobach przesosiedli wiecznych... Tak, na niektórych stanowiskach są takie... że one nie są regularne, są prostokątne, w narożnikach mają coś takiego, jakby były elementy po słupach i niektórzy archeolodzy tłumaczą, że to są pozostałości po tak zwanych marach. Mary to były takie podwyższenia albo nosze, na których składano zwłoki. No, czyli są jakieś dołki posłupowe? Tak, są jakieś takie zagłębienia, które wskazują, że to nie była regularna jama prostokątna, tylko coś było, jakieś elementy konstrukcji. A, czyli mógł być też płotek, jak obecnie się robi, płotek lub no, coś takiego? No, mógł być płotek, mogło być tak jakiś... No na pewno w tej Wielkopolsce tam archeolodzy wykryli, że były te groby były oznaczane. W związku z tym one nie były niszczone. Że oni wiedzieli, no nie, trudno powiedzieć, czym były oznaczone. Mówimy o wczesnym średniowieczu. O wczesnym średniowieczu, o podobnym okresie do tego. Także jak kopali nowe groby, już wiedzieli, że coś jest obok, w związku z tym... Bo obecnie sztandarowym takim cmentarzyskiem z tego okresu w Polsce to co? Chyba Bodzia, tak? Bodzia, no ale Bodzia jest, powiedzmy, że to są obcy, tak? Że to jest ludność, która przybyła tutaj, z tego co pamiętam. A z takich dużych cmentarzy, to Modlniczka na przykład pod Krakowem jest duże cmentarzysko. Przebadane. Tak, bo Bodzia była przede wszystkim bogatym... Tak, bardzo bogate cmentarzysko. Takie zabytki są jak tutaj. Aha, i to były badania robione co, że to Skandynawowie, wyszło, tak? Tak, że DNA wyszło, że to są obcy w środowisku tutaj lokalnym, z tego co pamiętam. A zabytki są podobne tutaj do tych, które myśmy znaleźli, te dwa paciory srebrne. Ale Bodzia też XI wiek, tak? Też XI, mi się wydaje, tak. Czy może czy jakiś tam jest... przełom koniec X, tak? Chociaż nie wiem, pamiętam. Musiałbym sprawdzić. Na pewno wam tu napis wrzucę, ale w każdym razie zapoznajcie się z historią odkryć. Na cmentarzysku w Bodzi. W internecie są zabytki też. Przepiękna także, kaptorga. Tak, kaptorga, taka jak w Strzemieszycach wielkich na cmentarzysku. A tego to nie wiedziałem, że w Strzemieszycach również była taka kaptorga. Była, nie? Tylko ona zaginęła w czasie wojny. Zresztą to jest taki problem, że te zbiory są rozparcelowane, część jest w Bytomiu. Muzeum Górnośląskim, część jest w Krakowie. Ze Strzemieszyc. Ze Strzemieszyc Wielkich, bo są Strzemieszyce Małe i Strzemieszyce Wielkie. To było jedno z bardzo bogatych cmentarzysk w obstawach kamiennych. Badane z, przed wojną. Przed wojną, tak. Marciniak był taki archeolog, który... W tej chwili badał. Prawdopodobnie teren już w ogóle nie istnieje, jeżeli chodzi Ktoś o... Ktoś mi mówił, że jeszcze można byłoby dokopać w obrębie. Tam kombinat jest, czy nie pamiętam co tam jest w tym... Czyli ciepłownia? Ciepłownia, coś takiego, że to można byłoby się nawiązać do tego i może by jakieś groby jeszcze się udało znaleźć. To tam jest ta pierwsza ceramika szkliwiona i tam są te pierwsze takie jak wiaderka, wykonane kopie wiaderek, czy tam powiedzmy takie na wzór wiaderek drewnianych, wiaderka, naczynia w formie wiaderek, takie trapezowate, gliniane, bardzo ciekawe rzeczy. Szkliwione. I one są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Czyli bogate rzeczy. Mówisz bardzo bogate i mówię, w obstawach kamiennych to jest rzadko spotykane, chyba prawie w ogóle w Małopolsce, żeby były groby. To jest charakterystyczne dla Mazowsza i dla wschodnich terenów Polski, takie groby w obstawach kamiennych. Ciekawe. No, my dalej weryfikujemy, przekopujemy tak. I na razie wygląda jak na Księżycu.
No, pojawiły się też głosy, że pokazując takie miejsce, takie cmentarzysko, jest to bardzo złe, ponieważ zaraz się tu ludzie zlecą z detektorami i zaczną szabrować. Bardzo, bardzo złe słowa, bo ja uważam wręcz odwrotnie, że pokazując takie miejsce, zwłaszcza lokalna społeczność, widząc z czym ma tutaj do czynienia, co tu jest, przede wszystkim pojawia się pewna świadomość wśród lokalnych mieszkańców. A co za tym idzie, jeżeli lokalny mieszkaniec sobie tutaj gdzieś chodził na spacery, za grzybami, po polach i tak dalej z psem i widział jakiegoś poszukiwacza, nie było to nic dziwnego, że taki poszukiwacz sobie chodzi po polach. Natomiast teraz lokalni mieszkańcy, wiedząc z jakim ciekawym miejscem mają do czynienia, przede wszystkim, że jest to cmentarzysko, no to natychmiast u wielu ludzi spacerujących, widząc kogoś tu z detektorem, pojawi się myśl, że coś tu chyba nie pasuje. Ktoś z detektorem chodząc w takim miejscu, coś nie bardzo. Zwłaszcza, że bardzo wielu mieszkańców przyszło pooglądać sobie te prace, te wykopaliska i sami byli zszokowani, że tu tak cenne i bardzo ciekawe miejsce jest. Więc autokontrola samoczynnie się uruchomiła. Przekopywanie, czyli weryfikacja archeologa przez samego siebie. My się sami też weryfikujemy. Natomiast jest to bardzo rzadka sprawa, powiedzmy jasno. Większość wykopalisk w ogóle nie jest weryfikowanych w ten sposób, że przekopywanych. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, żeby wiedzieć, że tu jest grób, to można go tylko określić wzrokiem, że jest jakieś przebarwienie, ale wcale tego przebarwienia być nie musi. Pamiętajmy, że przecież ktoś mógł zasypać ziemią, która akurat się tak ułożyła i tą, którą wykopywał. Więc nie musi być żadnego wyznacznika, co zresztą już wielokrotnie na wykopaliskach udało mi się znaleźć detektorem metali. Nie wzrokiem, ale po zakończonych badaniach wchodziłem z detektorem i masę obiektów trafiałem i też z wcześniejszych epok. Pamiętam, że na jednych z wykopalisk wielkich płaszczyznowych wlazłem w taki teren jak tutaj. Po zakończonych badaniach były miejsca po obiektach i miałem sygnał, ale nie na metal, bo też się specjalizuję w poszukiwaniu tej ceramiki detektorem i zacząłem kopać i były piękne dwa naczynia gliniane, pomiędzy nimi była taka siekierka kamienna i zero wyróżnika. Po prostu ktoś kiedyś w piasku wykopał dołek, zasypał to piaskiem, położył dwa naczynia gliniane, położył siekierkę i się okazało, że tych naczyń zacząłem coraz więcej trafiać. A groby były zupełnie z innej epoki, wcześniejsze jakby trafiane, a między tym było bardzo dużo jakichś takich obiektów o wiele starszych, no ale dało się to zweryfikować tylko i wyłącznie dzięki temu, że się użyło detektora metali. No, a co do tej weryfikacji, no to dlaczego się nie weryfikuje? Bo się wszędzie nie da. Wszystkie wykopaliska wielopłaszczyznowe, jakieś autostradowe, jak pojedziecie sobie samochodem, zobaczcie, jest dużo miejsc po zakończonych wykopaliskach. Natomiast nic nie jest poweryfikowane przekopaniem na sztych i tak dalej, bo jest to fizycznie niemożliwe. Nawet ktoś dobrymi chęciami chciałby to zrobić, ale nie ma jak. A wejście z wykrywaczem spowoduje znowu znalezienie obiektu w miejscach, gdzie obiekty są. Teren jest oddany. I jak to teraz zrobić drugi raz? Wstrzymać pracę? Kto za to zapłaci? Dlatego się często nie weryfikuje. Teraz może tego dobrze nie zobaczycie przy robieniu tych profili tutaj, sprawdzania, kontroli. Takie zaciemnienie wyszło. No ale tu był zaraz margiel, ale ten margiel przebiliśmy. I pojawia się tu pod wykopem ciemna ziemia. No żeby tego nie dubać i żeby mieć jakiś obraz sytuacji, robi się takie duże cięcie, wywalimy tą ziemię i zobaczymy co jest. Pokażemy wam jak to wygląda, niestety słońce jest, nam tego nie ułatwia, ale tak trzeba zrobić, wywalimy ile się da i zobaczymy. Saper kopie własnoręcznie. To jest, jeden kret i trzech facetów. Musi go zweryfikować. Znalazł kreta, musi kreta poszukać do końca. I wzdłuż profilu. Już tylko te drobne wyjąć. Jakby nie to, że archeologia zna takie miejsca, że jest zaciemnienie w dół po zwierzaku, potem się weryfikuje na samym dole, okazuje się, że była wielka
Był jakiś wielki obiekt, po prostu wyciągnięty do góry, ziemia przemieszana. No to jest problem, bo cały czas idzie w dół. Czyżby co, mamy studnię zasypaną? Nie. Co nie? To patera! Pytanie od widzów, a to już wielu dlatego pytam. Wielu pyta, dlaczego z takim starym analogiem latasz, a to nie jest stary analog. Nie, to jest bardzo dobry japoński aparat firmy Fujifilm. I to jest normalny, cyfrowy czy hybrydowy aparat, w związku z tym on nic nie ma wspólnego. Mogę robić 1000 zdjęć w zależności od karty. To jest jakiś na dużej matrycy? Na dużej matrycy, tak. Czyli taki profesjonalny. No powiedzmy, że tak, są różne. Długo już robisz zdjęcia tym aparatem? Tym aparatem 4 lata. Jestem bardzo zadowolony z niego. Ma różne funkcje makro, mam jeszcze nasadki do tego. A to sobie go z zagranicy żeby... Z Japonii go przywiozłem, tak, ale w Polsce też można go kupić. Ale czekaj, bo w Japonii też prowadzisz wykopalisko. Znaczy ja w Japonii byłem 2,5 roku. Pracowałem tam na uniwersytecie w Tokio i jeszcze prowadziłem swoje badania i między innymi brałem udział w wykopaliskach w Aska. To jest taka pierwsza stolica japońska, gdzie różne, jedną z bram kopaliśmy i na Kofunie, to są kurhany, też brałem udział w badaniach. Z jakiego okresu? To jest V wiek. V wiek. A Aska to jest VI, VII wiek. Jaki to był obrządek pogrzebowy wtedy? Tam był obrządek pogrzebowy, trudno powiedzieć, ponieważ nie zachowują się kości w tej glinie i to jest raczej szkieletowy. W tym okresie. Czyli co, same negatywy, jakichś wkopów widać, że jakieś resztki grobów, nie, zębów? Nie, zachowują się, tak, zachowują się negatywy. Tam są groby kamienne. No różne są typy, ale najczęściej są takie robione z kamieni komory i w tych komorach są składane ciała. I jest, zachowują się wszystkie ozdoby, bardzo dużo złota, żelaza, uzbrojenia szczególnie. Także nawet elementy końskiego uzbrojenia są w tych grobach. A z biżuterii to masz może jakieś rzadko, zdjęcia? Mam zdjęcia, rzadko biżuterii. Powrzucę się, może widzą jak dasz. Muszę powrzucać. Daj zdjęcie. Muszę poszukać, tak. Mam jak pole ryżowe kopałem, ponieważ pola ryżowe się w profilu zachowują. Są innej barwy i mam takie jedno zdjęcie, jak doczyszczam profil, bo bardzo chciałem, bo żeby zrobić pole ryżowe, to musi być bardzo, żeby uprawiać generalnie ryż, trzeba mieć bardzo dużo wody. W związku z tym w Japonii się robi specjalne pola, to są takie kwadraty albo prostokąty i się te pola nawadnia. To są specjalne systemy wodne, które doprowadzają tą wodę. I jak się tworzy te takie brzegi wokół, to potem jak się to zasypie, to jest ta warstwa namuliska, ponieważ ryż lubi. Też brałem, sam sadziłem ryż. To jest bardzo ciężka praca. Po kolana w wodzie, z robakami, z larwami i tak dalej, to się w odpowiednim, i trzeba umieć dokładnie włożyć w odpowiednie miejsce tą sadzonkę ryżu. No i takie pole kopałem, które już nie istniało, nie funkcjonowało od dłuższego czasu. No i bardzo mi się w Japonii wykopaliska podobały, bo tam w tej Aska, to teraz jest małe, niewielkie miasto w pobliżu Nara, wszystko było w taśmociągach, zmechanizowane, także ja z małym wiaderkiem, takim nie jak tym, połowę mniejszym od tego, krzyczałem do pana. Pan włączył jeden taśmociąg, który przesypywał na drugi, drugi na trzeci, dopiero na hałdę. W związku z tym jak krzyczałem do pana, był taki pan tam motor, który wajchę poruszał, ja przesypywałem wiaderko i to tak taśmociągiem na hałdę, która była poza zlokalizowana. Chyba sobie zrobimy kiedyś luźną rozmowę o różnego rodzaju wykopaliskach. Bardzo proszę, rozmawialiśmy o Piłsudskim Bronisławie, który prowadził badania na Hokkaido. Najbardziej znany Polak w Japonii. Brat Piłsudskiego. Brat Piłsudskiego, starszy brat Piłsudskiego. Bardzo ciekawa historia człowieka, tak. Zesłany na Sachalin, amator, etnograf, etnolog, który potem pracował w Zakopane, w Muzeum Tatrzańskim. Jak wrócił z zesłania, no niestety popełnił samobójstwo, prawdopodobnie wskoczył do Sekwany. No i się zabił przed prawie odzyskaniem samym przez Polskę niepodległości. Niefortunnie przekazał zbiory żonie swojego brata. Z podróży. Ze wszystkich, jak tam był, między innymi Hokkaido, Sachalin. I on znał świetnie język, miał w ogóle żonę z ludu Ainów. Dostawał bardzo dużo prezentów, które takich nietypowych, na przykład maski, które oni nie dają każdemu, tylko to są takie rodzinne przedmioty. Niestety to wszystko zostało w tak zwanym Instytucie Wschodnim w Warszawie, zostało potem przekazane przez żonę Piłsudskiego, Józefa, jako dar i wszystko spłonęło na początku września
zbombardowane przez Niemców. Jeden przetrwał, jeden garnek gliniany. Zapoznajcie się z historią Bronisława Piłsudskiego, bardzo starszego ciekawy. Brata Józefa. I żyją jego praprawnuki w Jokohamie. Trzy praprawnuczki i praprawnuk. Odsłonięty był parę lat temu monument, taki pomnik, który też mam zdjęcie w stroju, napisane jest po polsku, po japońsku i w języku Ainów. O Bronisławie Piłsudskim kilka słów. I w takiej wiosce Shiraoi, gdzie on prowadził badania, jest jego monument, jego pomnik. Wielkie dzięki. Jest kolejny uczestnik. Widzę, późno przyjechałeś, ale od razu na ostro. Dokładnie. Jest z nami Maciej. Pozdrawiam widzów. Wspólne dziedzictwo. Wspólne dziedzictwo opadu. Tak jest. I wspólne poszukiwania. Tak jest. Nie ma lekko. Nie ma. A ten tam, jak widać, po sieniu ten to najbardziej pracuje. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.